Minęła godzina 23. Paweł Przemiński, dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze potrwa przez najbliższe 2 godziny do pierwszej w nocy. Dzisiaj rozmawiać będziemy o Ziemi Świętej, jej geografii biblijnej, która, jak się okaże, jest 5. Ewangelią. Mam nadzieję, że dane nam będzie to przybliżyć. Gościem programu jest pani Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka licznych powieści i książek popularno-naukowych o tematyce biblijnej, w tym książki właśnie tak zatytułowanej Ziemia Święta, geografia biblijna. Witam panią, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Faktycznie, kiedy pojechałem po raz pierwszy do Izraela, do Ziemi Świętej, stało się dla mnie jasne i zrozumiałe to powiedzenie, którego do tej pory nie pojmowałem w pełni, że Ziemia Święta to 5. Ewangelia. Od tamtej pory, kiedy czytam Ewangelię, rzeczywiście umiejscawiam te fakty, te perykopy, te wydarzenia, które Jezus opowiada, albo o których mówi, bądź te wydarzenia, które się rozgrywają w konkretnych miejscach czy scenariach, do tego, co zobaczyłem. I one nabierają zupełnie innego znaczenia, zdecydowanie głębszego kontekstu. Łatwiej mi zrozumieć te opowieści, te historie, tą całą biblijną rzeczywistość. Nie mówię, że w pełni, ale na pewno mi to przybliżyło. Bardzo też mnie poruszyło to, co profesor Antoni Jackowski napisał we wstępie do pani książki, że tutaj zacytuję, niemal wszyscy badacze są zgodni, że znajomość geografii biblijnej jest nieodzowna do tworzenia i zrozumienia wydarzeń opisanych w poszczególnych księgach. Przepraszam. I no faktycznie, mogę to potwierdzić z mojej perspektywy, ale też widzę, że wiele osób, które odwiedzało Ziemię Świętą, ma zdecydowanie głębsze spojrzenie na Ewangelię, na duchowość, na wiarę, na przeżywanie relacji z Bogiem. Parę tygodni temu tutaj w studiu był Marcin Gutowski. Mówiliśmy o Ziemi Świętej, ale tej, która jest dzisiaj, czyli o tej świętej ziemi, która boryka się z różnymi problemami społecznymi, politycznymi, duchowymi również, o tym jak żyć ze sobą, różną społecznością jest trudno, co wiemy doskonale chociażby z doniesień internetowych, prasowych, medialnych. Ale dziś będziemy rozmawiać o tej rzeczywistości duchowej, chociaż umiejscowionej w bardzo konkretnych realiach geograficznych. Jak to się zaczęło w ogóle od pani? No, u mnie się też zaczęło, podobnie może jak u pana. Moja fascynacja z Ziemią Świętą zaczęła się po pobycie w Ziemi Świętej. Miałam swoje wyobrażenia tych wszystkich miejsc, które w Ewangelii są i w Piśmie Świętym, ale jak pojechałam, to troszeczkę na to zupełnie, znaczy nie zupełnie, ale wiele rzeczy inaczej wyglądało, niż ja sobie to wyobrażałam. Poza tym, jak zobaczyłam pewne miejsca, to teraz, czytając Pismo Święte, jest mi zupełnie łatwiej sobie to wszystko wyobrazić, wytłumaczyć pewne określenia. Także uważam, że rzeczywiście każdy chrześcijanin powinien pojechać jednak do tej Ziemi Świętej i tak samo powinien właśnie oprócz Biblii czytać książki takie, które przybliżają Ziemię Świętą albo wyjaśniają pewne pojęcia, czy to geograficzne. Jak tutaj w tym przypadku dzisiaj mamy mówić o geografii. I wtedy lepiej rozumiemy to wszystko. Więc ja jako biolog to właściwie w pierwszym momencie się zachwyciłam przyrodą Ziemi Świętej. Chociaż jest to kraj... Ja byłam w sierpniu, kiedy to właściwie to było już tak sucho bardzo i tych roślin nie było dużo, ale to, że ta przyroda jest taka odmienna, inna niż nasza. Poza tym ta przyroda odgrywa rolę właśnie na przykład w przypowieściach Chrystusa. Jak się zobaczy taką na przykład sykomorę, to wtedy człowiek rozumie, że temu Zacheuszowi na tą sykomorę było łatwo wejść, bo to jest takie drzewo, które się rozgałęzia od samego właściwie podłoża. I wtedy to człowiek to widzi. Tak samo jak skosztuje tą figę z tego, wie, że ona jest niedobra, więc potrzebny był taki nacinacz tych sykomór, czyli tych fig, żeby ten owoc mógł być jadalny. Tak, bo dopiero wtedy, kiedy te owoce sykomory się nacięło, to uchodził etylen ze środka i ona dopiero stawała się słodka. Tak. No, ale to też jest odniesienie biblijne. Tak, i stąd później
To jest, no, dla mnie to wszystko było takie odkrywcze. Właściwie to od oliwki nawet począwszy, jak sobie zobaczyłam te drzewa, no wiedziałam, że są stare oliwki, stare drzewa, ale jak się je zobaczy, takie naprawdę, takie pomarszczone, takie widać ze starości, a rodzące dalej owoce, ten ogród oliwny. No i tak, że jak wróciłam z tej Ziemi Świętej, to zaczęłam pisać artykuły na temat przyrody Ziemi Świętej. W takim kwartalniku Ziemia Święta, którą wydają ojcowie franciszkanie. Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie wydaje takie czasopismo, bardzo ładnie ilustrowane, bardzo mam ładnie tutaj wydawane. W ręku, potwierdzam. No. A później, jak się właściwie już tak trochę ta przyroda wyczerpała, zaczęłam pisać na temat geografii właśnie Ziemi Świętej. No i żeby artykuł napisać, no to trzeba mnóstwo materiałów najpierw znaleźć, zapoznać się, żeby coś napisać. Więc zaczęłam szukać i wpadł mi do ręki, wydał mi książka Wincentego Pola z 1863 roku, więc mająca przeszło 150 lat. Wincenty Pol, co jest ciekawe, nigdy nie był w Ziemi Świętej, a napisał tak obszerną i ciekawą książkę. No ale trudno cytować kogoś z taką starą pozycję do artykułów współczesnych. W związku z tym zaczęłam szukać innych materiałów i okazuje się, że nie ma drugiej takiej pracy, jaką stworzył Wincenty Pol, czyli ujął tę geografię Ziemi w całości, pod różnymi kątami. Oczywiście jest mnóstwo artykułów i książek, informacji w przewodnikach, ale są to wycinki z różnych, no najczęściej są przewodniki. I w związku z tym, jak popatrzyłam na datę wydania tej książki Wincentego Pola, akurat był rok 2013 czy 2012, pomyślałam sobie tak, skoro nikt w Polsce nie stworzył takiej książki, przez te 150 lat nie zebrał tych wszystkich wiadomości i nie dołożył nowych, które teraz w związku z rozwojem nauki mamy. I taki powstał w mojej głowie szalony pomysł. Był to szalony pomysł, bo to, jak się później okazało, to no, dużo, dużo pracy kosztowało mnie, żeby to wszystko zebrać i żeby to było też na odpowiednim poziomie. Nie chodziło mi o to, żeby to było naukowe, ale takie popularno-naukowe. W związku z tym skontaktowałam się z geografami z naszego uniwersytetu, bo też jestem pracownikiem uniwersytetu. No i pokazałam ten mój maszynopis im, i stwierdzili, że jest dobre. Rzeczywiście. To jest książka poruszająca i głęboką wiedzę zawierająca, a także mająca wspaniałe ilustracje i doskonale opisana. Jeszcze może bym tak powiedziała, że ja tą swoją taką twórczość nazywam taką moją przygodą z Biblią. Bo od tego wyjazdu do Ziemi Świętej Biblia stała się taką moją ulubioną książką. Uważam, że to jest najmądrzejsza, najlepsza i w ogóle wszystko nie ma drugiej takiej książki jak Biblia, ponieważ w niej można znaleźć dosłownie wszystko. Tak jak powiedziałam, na przykład zaczęłam od roślin i jako biolog na przykład znalazłam w Biblii 150 gatunków roślin, co jest... Mało która książka biologiczna czy botaniczna opisuje tyle gatunków, jak tutaj jest w Biblii. Tak samo zwróciłam uwagę, że jest mnóstwo geograficznych. Znaczy jest tak, w Biblii opisane są góry, morza, rzeki i ludność, tak jak mówiliśmy, i klimat, i geologia. Właściwie to wszystko. Także jest to taka książka, w której dosłownie można znaleźć wszystko. Ja to jeszcze przy okazji opowiem o innych swoich odkryciach w Biblii, ale na razie dzisiaj wróćmy do tej geografii. Wyjaśnia Pani na początku książki pojęcie Ziemia Święta, jej położenie, ale też chwilę później o krainach geograficznych. I to faktycznie są nazwy, które bardzo często przewijają się przez całą Biblię. Od Księgi Jozuego aż do Dziejów Apostolskich możemy czytać o Galilei.
To jest północna część obecnego Izraela. Tak, i to jest chyba, Galilea jest też najczęściej w Nowym Testamencie, bo to jest właśnie związane z Chrystusem, prawda? Judea jest częściej wymieniana w Starym Testamencie. Ta Galilea jest no, taką piękną krainą, bo jest zieloną, kolorową i taką przyjazną człowiekowi. Po tej Galilei chodził Chrystus i co chwilę, jak tam jesteśmy, to spotykamy jakieś miejsce związane z działalnością, z życiem Pana Jezusa. No i to nabiera jeszcze takiego większego znaczenia dla nas. Ta kraina różni się zdecydowanie geograficznie od pozostałych. Ona się różni, tak. No właśnie mówię, że to jest ta zielona Galilea. No Judea to niestety jest... A poza tym wody tam jest zdecydowanie więcej. Tak, no więc co jest ciekawe na przykład z takiego geograficznego punktu widzenia w Ziemi Świętej, że na północy jest tej wody sporo, ale są bardzo kiepskie gleby. Na południu z kolei są dobre gleby, żyzne, a nie ma wody. No jest morze martwe, tak, ale bez żadna woda. Nie, no morze martwe się nie nadaje, to nie jest woda do życia, nie. No więc absolutnie. Właśnie, chociaż teraz w dzisiejszych czasach, no Izraelczycy, bo nie trzeba powiedzieć, i no właściwie tą wodę z północy rurociągami tego ściągną na pustynię Negev i ją na pustyni Negev powstają teraz hodowle różnych roślin. Bo tam są żyzne ziemie właśnie, a brakuje im wody. W ogóle to jest kraj, który niestety ma mało wody. Ten Jordan, który kiedyś był taką rzeką... Znaczy my sobie, jak pamiętam moje rozczarowanie, ja sobie wyobrażałam ten Jordan, no to przynajmniej taki jak Wisła albo większy. No, to rzeczułka. A to jest rzeczułka. Z tym, że z każdym rokiem tej wody tam w tym Jordanie też ubywa. A to jest jedyna życiodajna taka rzeka, która płynie. No chociaż ona też ciągnie mnóstwo soli mineralnych, które potem wpadając właśnie do Morza Martwego powodują, że ono tak, jest no wodą tak, martwą, że, jak sama nazwa ten wskazuje. Ten teren naprawdę ma ciągle problemy, problem wody, to jest główny problem. No stąd też wojna sześciodniowa, prawda? Właśnie ten zbiornik wodny, jedyny na północy, Morze Galilejskie. Bez tego nie byłoby Izraela. Ale mamy jeszcze dwie krainy, ta pośrodku, między Samaria. Galileą a Judą, czyli Samaria. Samaria. No to jest taka, tak można powiedzieć, pośrednia, bo tam trochę jest tej zieloności, trochę jest tej suchości. Są te pagórki różne i to taka może, jest w środku, jest... Taka półpustynia właściwie. Tak. No i Juda. Na południu. No tutaj to mamy góry i pustynie. Mhm, tak, pustynia Judzka i Negev. Tak. Tu mamy te pustynie i no, trzeba widzieć, że Jerozolima jest wysoko położona, prawda? Już też jest i tam jest już inny klimat. Tak, no kiedy z Jerozolimy jedzie się do Morza Martwego, do Jerycha, no to jest paręset metrów różnicy. Tak, a temperatury są inne. I kiedyś ktoś mi powiedział właśnie, dlaczego tak jest, nie? Że ta Jerozolima jest na tym wzgórzu, bo tak jak my dążymy do nieba, tak samo tutaj wszystko, co się działo najważniejszego w tym Jerozolimie, to trzeba było wysiłku, żeby do tego miasta podejść. I te wszystkie święta pielgrzymie, te pielgrzymki, no to musiały pokonać tą wysokość. No między Jerychem na przykład a Jerozolimą, no to jest taka duża... No duża wysokość. Wysokość, jest. Prawda? To jest... Jerycho jest prawie 400 metrów pod poziomem morza, a Jerozolima paręset nad poziomem tak, morza. Tak, no więc to wstępowanie właśnie do tej Jerozolimy to było taki przedsmak wstępowania gdyby do nieba. No, ten wysiłek, trzeba było, to wymaga od tych pielgrzymów dużego wysiłku, zwłaszcza od tych, którzy szli właśnie od strony... Znaczy z każdej strony właściwie tutaj jest, trzeba podejść od Jerozolimy. To na tym wątku na chwilę się zatrzymamy. Dzisiaj rozmawiamy o Ziemi Świętej, o geografii biblijnej tego miejsca. Gościem programu jest Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka wielu powieści i książek o tematyce biblijnej, między innymi także właśnie książki zatytułowanej Ziemia Święta, geografia biblijna. Zapraszamy do pozostania z nami, wracamy do Państwa za chwilę. W Nocnych Światłach dzisiaj o Ziemi Świętej opowiadamy, o geografii biblijnej, a właściwie opowiada Państwa i mój gość, pani Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka wielu powieści i książek o tematyce biblijnej, między innymi właśnie książki Ziemia Święta,
geografia biblijna. Mówiliśmy m.in. o Jerychu parę minut temu. To miasto na dnie świata, można tak powiedzieć, leżące tuż nad Morzem Martwym w największej depresji, prawie minus 400 metrów pod poziomem morza. I to jest miejsce, które też pozwala zrozumieć wielokrotnie, dlaczego Jezus tam schodził do Jerycha. Mówi się, w Ewangelii jest powiedziane, że Jezus schodził do Jerycha. Albo kiedy opowiada o miłosiernym Samarytaninie, to tam też ktoś schodził do Jerycha. Ale to też pokazuje, że wielokrotnie, a właściwie trzy razy chyba Jerycho pojawia się w Ewangelii, za każdym razem wiąże się z grzechem, że to jest ten dół, oznacza też grzech, ta depresja, to Morze Martwe, też jest biblijnym wyobrażeniem grzechu, upadku człowieka. No, jak pani mówiła o Jerozolimie, która jest na górze, tam Syjon, kres północy, jak mówi jeden z psalmów, jest miastem na górze, a więc symbolizuje też to wzniesienie ku Bogu, ku duchowości, ku uniesieniu swojej duszy do Stwórcy. Może parę słów o górach teraz powiemy. Tutaj, mówiąc o rzeźbie terenu w swojej książce, pani wymieniła sporo gór. Między innymi te góry, które wielokrotnie pojawiają się w Ewangelii jako miejsca, w których dzieją się ważne wydarzenia. Na przykład Góra Synaj, prawda? To już jeszcze w Starym Testamencie. No, muszę powiedzieć, że dla mnie wejście na Górę Synaj było wielkim przeżyciem. Właściwie to wszyscy pielgrzymi wchodzą na Górę Synaj w nocy, żeby być na wschód słońca. Naszej grupie się to nie udało, ponieważ kanał Suezki był w remoncie. W nocy remontowali coś i nie można było przejechać. I musieliśmy czekać aż do rana, żeby dopiero się dostać na drugą stronę. I przyjechaliśmy pod klasztor Świętej Katarzyny, pod Górę Synaj. Właściwie była 7 rano. I wchodzenie na Górę Synaj w ciągu dnia, w sierpniu, przy tych temperaturach, to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie i wielki wysiłek. No ale jak przyjechaliśmy, to chcieliśmy koniecznie wejść. Oczywiście naszym marzeniem był ten wschód słońca, o którym każdy z pielgrzymów zawsze opowiada. No ale trudno, poszliśmy i z góry schodziły różne grupy pielgrzymkowe. Pamiętam, szła grupa Włochów i mówią nam, żebyśmy nie szli, bo nie damy rady, bo to jest tak trudne, a w ciągu dnia to się nie da. No ale myśmy oczywiście wbrew temu poszli. Było nas w grupie gdzieś 16 osób, no i połowę doszło tylko. Połowę, bo jednak no, temperatura, słońce, tam się nie ma gdzie schować. Pamiętam, że jedno miejsce takie było za skałą, żeśmy tam chwileczkę w cieniu, a tak to właściwie szliśmy w pełnym słońcu. Tak, byłem na pustyni judzkiej w porze wczesno-popołudniowej. No nie ma się gdzie schować. No nie ma się gdzie schować, tak. Podobnie jest na Górze Synaj. Więc, no ale byliśmy uparci, weszliśmy, no cieszyliśmy się i wtedy zrozumiałam, jak popatrzyłam na ten cały widnokrąg naokoło i pomyślałam sobie, no teraz rozumiem tych Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, którzy koczowali pod tą Górą Synaj, Mojżesz kazał im tam na niego czekać, prawda? No w takich warunkach, na takim słońcu, na takim pustkowiu, czekać i nie wiadomo, czy on wróci, czy to naprawdę, no to ta, ja ich teraz rozumiem, że oni szemrali i cierpliwość, byli nie za... Cierpliwość tak, była wystawiona na tak, dużą próbę. Więc no. Powiedziałam tak, że no i spotkaliśmy takie pasterki, takie dziewczyny, które pasły owce, kozy właściwie. I ja sobie myślę, co te kozy tam jedzą, tam nic nie ma na tych górach. A w tych szczelinach takie rosną drobniutkie rośliny pachnące. Ja zebrałam kilka takich roślin. Muszę powiedzieć, że już od mojego tego wyjazdu na Górę Synaj minęło 20 lat. A mam te rośliny, one jeszcze pachną. Tak aroma, takie są pachnące te rośliny. One są tak maciupeńkie, ale
jednak te kozy, tym kozom to wystarcza, prawda? Ale tym Izraelitom, którzy tam siedzieli, prawda, nie wiem, tam jakąś może wodę mieli, ale no naprawdę to jest... Było to źródło, które przecież Mojżesz uruchomił uderzeniem laski. Ale tak sobie wyobrazić, tam siedzieć, czekać nie wiadomo na co, to naprawdę ja teraz to zupełnie nie rozumiem. I później jeszcze mieliśmy taką drugą przygodę, bo wchodziliśmy tą łatwiejszą niby stroną, a dwie osoby stwierdziły, że na skróty zejdą do klasztoru świętej Katarzyny. Oczywiście zgubiły się, potem trzeba było po nich wychodzić. No to takie. Ale trud był taki naprawdę tego wejścia, tego Górę Synaj, ale powiem, że to warto. Warto zobaczyć, bo to jest, no widok jest niezapomniany i no u nas, no nie mamy tego typu gór. I jak się zobaczy ten... Nie no, są Tatry. Ja właśnie... Nie, Tatry to w ogóle, to są tak maciupeńkie, że ja wróciłam właśnie kilka dni temu z Turcji i góry Taurus przemierzałam, więc nasze Tatry to po prostu, to jest miniaturka. A ta Góra Synaj, no to jest naprawdę ten masyw, bo to właściwie to jest masyw Synaju, trzeba powiedzieć. To jest Góra Mojżesza, to jest jedną z, ale to jest cały masyw tego Synaju. No i kolorystyka tych skał w tym słońcu, no to naprawdę robi niesamowite wrażenie. I tam człowiek w tym miejscu, jak stoi, no tak, to czuje tą bliskość Boga. Musi powiedzieć, że to, co jak Stwórca, no tak piękne rzeczy stworzył, że no nikt by tego nie dał rady tak wymyślić. No nie wiem, wydaje mi się, że wędrując po takich miejscach, odwiedzając takie miejsca, no człowiek czuje tą bliskość Boga i ta wdzięczność Stwórcy za to piękno naszej ziemi. No ale muszę pani powiedzieć, że no tutaj nie zgodzę się z panią co do Tatr, że są malutkie, no bo jednak rysy mają wysokość 2499 metrów, najwyższy szczyt Polski, a Góra Synaj ma, jeśli dobrze pamiętam, 2200 z kawałkiem. No więc to jest jednak porównywalna wysokość, tylko że inna zupełnie sceneria geograficzna. Tak, to jest zupełnie inaczej. Tak samo jak do tego Góry Taur zwrócę, bo one wychodzą z samego morza, więc to jednak ta wielkość jest inna, a my jednak startujemy z innej. Tak, no jest wysokość bezwzględna i względna. Tak, oczywiście. To jest rzecz jasna, robi zupełnie inne wrażenie. Ja Tatry bardzo lubię i kocham i tego, ale coraz bardziej się przekonuję, że one są jednak malutkie w porównaniu z innymi górami. No tak, ale może nie są wysokie. Wracając do tych gór jeszcze, więc góra to tak od niepamiętnych czasów była miejscem siedziby bogów właściwie. Góra to jest właśnie takie miejsce. No tak, już w starożytnych mitologiach. Tak. Góra Olimp chociażby. I stąd też w Biblii te ważne wydarzenia się dzieją na górach. Tak, mieliśmy Górę Synaj, mówiliśmy 10 przykazań, otrzymał Mojżesz. Ale no było też Góra Moria, to już w Judei. Tak, ale to była mała góra. Niemniej góra. Tam, gdzie Abraham z Izaakiem, to jest bardzo poruszająca scena, czytana w noc Wigilii Paschalnej. Ja teraz się przyznam, piszę powieść o Izaaku i właśnie mam tak blisko tą scenę, ale wyczytałam gdzieś w literaturze, że Izaak nie był chłopcem, kiedy szedł ze swoim ojcem na górę Moria, tylko już był mężczyzną i on sam świadomie, tak niektórzy egzegeci mówią, że świadomie chciał złożyć z siebie ofiarę. No niemniej, przecież w Księdze Rodzaju jest powiedziane, kiedy Izaak mówił do swoich sług, że wrócimy tu niebawem, a więc miał wiarę jednak, że Bóg nie pozostawi ich samych wobec tej sytuacji. Są różne interpretacje. Ja jakoś tak się skłaniam ku tej biblijnej i tego jednego chłopca, to tak jest, no bliższe mi to takie jest niż właśnie dorosłego mężczyzny, ale tak się spotkałam się w literaturze z taką interpretacją. Ta Góra Moria leży całkiem niedaleko góry, która ma kluczowe miejsce dla naszego zbawienia, czyli wzgórza Golgoty. W
Właściwie to jest, można powiedzieć, geograficznie bardzo blisko i takie jednorodne miejsce, chociaż ono jest pokryte już tkanką miejską. W związku z tym no, trudno je jakoś tak wypatrzeć. Ale to też pokazuje, że ta ofiara Izaaka, no, która tak. No, w sumie nie była ofiarą, bo nie doszło do niej. Tam przecież był złożony baranek w ofierze, który uwikłał się rogami w krzakach, tak, jak pamiętamy. To później okazało się, że ona była archetypem ofiary Chrystusa, tak. Która została złożona w sumie niedaleko. No, gdyby się tak przyjrzeć w linii prostej, to chyba nawet nie jest więcej niż kilometr. No, to bliziutko jest. Blisko. Czyli to jest ta kraina Moria, właściwie, która już, można powiedzieć, była zapowiedzią tego, co się będzie działo wiele lat później. Można powiedzieć, że kolejny element protoewangelii. Także góry mają wielkie znaczenie właśnie w Biblii. One mają takie symboliczne znaczenie i właśnie te ważne wydarzenia dzieją się na tych górach, prawda? Także no dla mnie taką ulubioną górą jest Góra Oliwna. Ona jest taka, z nią jest związane tyle różnych przypowieści w Biblii i muszę powiedzieć, że też jak się w upalny dzień na nią wchodzi, to się człowiek też zmęczy. Chociaż ona nie jest wysoka, ale i jednak jak Pan Jezus wędrował z Betanii przez Górę Oliwną do Jerozolimy, to też kawałek jest. To jest kawałeczek. To może zmęczyć. Tak, to jest wszystko męczące, ale właśnie potem Góra Oliwna, później jest zniebostąpienie Pana Jezusa też z Góry Oliwnej, prawda? I ten ogród Getsemani, to jednak jest miejsce takie... Tak, no te oliwki, które tam rosną, ja zrobiłem parę zdjęć, naprawdę robią niezwykłe wrażenie. Kto wie, czy to nie są te same, które rosły tam za czasów Chrystusa. Co pani na ten temat jako biolog? Ja się tak. No teoretycznie można powiedzieć, że to... Znaczy, czy to jest możliwe? Bo oliwka to jest tak się rozmnaża jak nasza wierzba. Także ona wypuszcza z boku młode odrośla. Także na pewno to, jeżeli to nie są te oliwki, to są dzieci czy wnuki, albo prawnuki. Bo to jedno drzewo na jednym miejscu może naprawdę wiele lat, dlatego że no, stare obumiera, ale te młode się szybko wyrastają i to jest właściwie no... Taka je... Trochę jak z bakterią. Może być. Także jest możliwe, że to właśnie pamiętają czasy Chrystusa. Chociaż to tak się mówi, że oliwka gdzieś do 1000 lat, to więcej nie, ale 2000 to dosyć już by było długo. Tak biologicznie to biorąc, to nie bardzo. Chociaż one wyglądają bardzo specyficznie. No, nie wyglądają na młode drzewa. Nie, jest, jak to na oliwkę, to nie, na pewno. Ale to jest piękne. To jest takie, każda jest inna. Taka ta rzeźba jest taka... No i w ogóle oliwka jest takim pięknym drzewem i te liście, one się tak... blaszkę liściową u góry mają ciemniejszą, później jaśniejszą, taką jak się to na wietrze rusza. No, robią takie wrażenie. Ja osobiście też sobie kupiłam oliwkę i w swoim ogrodzie domowym hoduję. Na zimę wprawdzie ją chowam do ogrodu takiego zimowego, ale jest to moje takie drzewko. Nie udało mi się jeszcze owoców, ale to nie o to chodzi, tylko że po prostu to drzewo oliwne mam taki sentyment. Czy po oliwę do sklepu się pani wybiera? Tak, sama oliwy nie robię. Dzisiaj o Ziemi Świętej, o geografii biblijnej opowiadamy. Gościem programu jest Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka licznych książek i powieści o tematyce biblijnej. Za chwilkę do Państwa wracam. Dziś w Nocnych Światłach o geografii biblijnej Ziemi Świętej opowiada Państwa i mój gość, pani Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka licznych książek i powieści o tematyce biblijnej, w tym książki zatytułowanej Ziemia Święta, geografia biblijna, o którą opieramy naszą dzisiejszą rozmowę. Mówiliśmy już o górach, które... No, ze względu na swój skalisty charakter, niejednokrotnie, jak chociażby Synaj, już są w pewien sposób pustynią. Ale pustynie, o których też już tutaj wspominaliśmy, napomknęliśmy parę razy, to jest, no, jeśli dobrze pamiętam z geografii, 2/3 powierzchni kraju Izrael. Nawet jeżeli w to wliczyć te półpustynie, które są w Samarii, to jednak jest to obszar, który... W dużej mierze jest nieprzyjazny i ludziom, i zwierzętom, by o roślinach nie mówić, bo tam już jest właściwie tej wegetacji niewiele, w tych rejonach nawet półpustynnych. Jak sobie wyobrazić taką pustynię, która no z naszego punktu widzenia, osób, które żyją w klimacie umiarkowanym, to wyobrażam sobie jako takie wielkie ergi, a pustynia wcale taka nie musi być.
No więc właśnie, ja się tym rozczarowałam też, bo jakoś zawsze sobie pustynię wyobrażałam. Płaskie, piasek, ponieważ wcześniej, przed Ziemią Świętą, byłam jeszcze w Egipcie, no więc tam doświadczyłam takiej pustyni prawdziwej, tak jak sobie wyobrażałam, a później jak przyjechałam do Izraela, to byłam rozczarowana, że ta pustynia jest taka skalista, że ona nie jest równa, że to nie ma takiego piasku, tylko ta jałowość, ta brak roślinności, brak wody. Ale tak nie zawsze jest, bo na przykład pustynia na wiosnę, 2-3 tygodnie, a robi się zieloniutka. Potrafi się zazielenić. Tak, i wtedy jest piękne. Na początku maja. Fotografowie z całego świata przyjeżdżają fotografować pustynię judzką. To jest naprawdę, no, barwa tych kwiatów, różnorodność. Są skorośny, tak zwane geofity. One bardzo krótko żyją, gdzieś 2-3 tygodnie. Tak, no, tydzień do trzech tygodni. I potem robi się kamienisto i szaro. A później w formie przetwarnikowej one przed pozostałą część roku jest i czekają na ten deszcz zimowy. I po tych deszczach zimowych to rozkwita, to jest piękne. Ale może powiem Państwu taki z ciekawostek, z takich, bo pustynia to nie jest tak, że tam nic nie rośnie. Na przykład takim pustynnym drzewem jest akacja. To, co u nas ludzie my nazywamy akacją, to nie jest akacja, tylko jest pseudoakacja, czyli grochodrzew. A prawdziwa akacja to jest drzewo pustynne. Na przykład Izraelici, jak wędrowali z Egiptu do Ziemi Świętej, to z czego zrobili Arkę Przymierza? Z czego zrobili ołtarz? Wszystko z akacji zrobili, bo tamte drzewa rosną dosyć pospolicie. Ale może jeszcze opowiedziałabym coś ciekawego z tych roślin takich pustynnych, mianowicie krzew goryjący, prawda? No to była sztandarowy przykład, który przeciwnicy wiary i kościoła, komuniści, używali, że to jest złudzenie optyczne, albo że są takie rośliny, które mogą przez emitowanie olejków w wysokiej temperaturze samo zapalić się. Bo tak to jest. No tak, no ale, więc, ale spalają się mimo wszystko. Bo Pan Bóg, czyniąc cuda, wszystkie plagi egipskie, czy właśnie goryjący krzew, czy zaraz jeszcze opowiem o mannie na pustyni, Pan Bóg się posługuje przyrodą. Tylko myśmy przez tyle wieków nie wiedzieli, nie potrafiliśmy pewnych zjawisk opisać. I na przykład z tym krzewem goryjącym to jest, teraz wiemy, że to jest dyptam jesienolistny, Dyptanus albus. I to jest roślina, która rośnie na pustyni. I w tamtych warunkach, gdzie na pustyni jest 50-60 stopni, i rzeczywiście ona, to jest ładna roślina, ma ładne kwiaty, ładne później nasiona, ale ona wydziela właśnie olejki eteryczne w dużej ilości. I te olejki eteryczne pod wpływem wysokiej temperatury ulegają samo zapłonowi. Teraz ten dyptam stał się także rośliną modną w Polsce. My je w ogródkach można spotkać, można kupić, ale on w naszych warunkach nigdy takiego zjawiska nie zobaczymy. On nawet dziko rośnie na Kujawach. Takie jedno stanowisko jest tego dyptamu, ale no w naszych warunkach do tego nigdy nie dojdzie. I drugą ciekawą rośliną to jest tamaryszek. Tamaryszek mannowy. Ta słynna manna, którą Izraelici jedli. No więc przez tyle wieków też właściwie uczeni nie mogli dojść, co to jest ta manna. Mieli różne skojarzenia, takie, siakie, owakie. Dopiero wynalezienie mikroskopu spowodowało, że wytłumaczono to zjawisko, bo na przykład w Polsce też tamaryszki mamy, ale u nas manny nie wytwarzają. Co to jest, czym to jest spowodowane? Dopiero jak znaleziono mikroskop, zauważono, że na gałęziach tamaryszku mannowego żyje taki mały tarcznik, mały owad, wielkości poniżej 1 mm i koloru takiego jak gałęzie tamaryszku. Także jego właściwie gołym okiem człowiek nie może zobaczyć. Dopiero wynalezienie mikroskopu pozwoliło zauważyć właśnie tego owada. I ten tarcznik właśnie, malutki, on nakłuwa gałęzie tamaryszku
i w miejscu na kuciu wypływa sok i on tężeje pod wpływem ciepła, a później wysycha, odrywa się i się w powietrzu unosi. I to zjawisko obserwujemy po dziś dzień w tamtych rejonach. I na targu, ale wczesnym rankiem można kupić taką mannę. Beduini zbierają to i sprzedają. Ale to tylko symbioza tych dwóch, musi być tamaryszek mannowy i ten tarczyk, ten owad. Bez niego to nie będzie tej manny. A on żyje tylko tam w takim klimacie pustynnym. Taka ciekawostka, ale teraz już naukowo potwierdzona. Niemniej ktoś może powiedzieć, że to nie jest cud, ale Pan Bóg się posługuje przyrodą i tak wiele cudów można wytłumaczyć. Tamtejsi ludzie tego sobie nie mogli wytłumaczyć, bo nie wiedzieli o pewnych sprawach, dopiero my wiemy, ale to nic nie umniejsza cud natury. Pustynia Judzka, no tak wizualnie różni się jednak od pustyni Negev. Tak. Ta Judzka jest bardziej pofalowana. Negev jest bardziej płaska, chociaż tak. Tam też są znane takie miejsca, które są dosyć głębokimi wąwozami. I co ciekawe, tam żyją też dzikie kozły, które czym się odżywiają. Tak, wygrzebują takie maleńkie ilości właśnie takich różnych roślin. Co jest ciekawe, że wystarczy kawałek cienia, kawałek ziemi i już tam coś wyrasta. I im to wystarcza, tym zwierzętom. Obserwuje się tych pasterzy, którzy chodzą, szukają tych miejsc. Także to jest taki teren pasterski dalej. W dalszym ciągu można spotkać jeszcze... Mimo, że pustynia. Taki, tak. Chociaż zdarza się, że i tam spadają gwałtowne deszcze, bardzo obfite, chociaż krótkotrwałe. No i nawet do tego stopnia pojawiają rwące strumienie, które mogą porwać te dzikie kozy. No podobnie jak rzecz się ma czasami na pustyni w Nevadzie, która jest najbardziej suchym miejscem na ziemi, ale czasami zdarza się, że tam pada i jeżeli ktoś zwiedza na przykład te labirynty, które są w Nevadzie, to gdy przyjdzie deszcz, to niestety może tam już zostać na zawsze. No niemniej na tej pustyni tego deszczu jest bardzo mało. To jest tam tak znikoma ilość, że to nam się trudno, że tam w ogóle cokolwiek jeszcze rośnie, tam jest jakieś życie. Te rośliny jest chyba muszą mieć zdolność zachowywania, magazynowania wody. Tak, tak. No drzewa, na te akacje, one bardzo mają głęboki system korzeniowy. Bardzo się głęboko korzenią i one to sobie tam gdzieś tą wodę znajdują. Ale tak samo jak i palmy daktylowe, one też mają taki palowy korzeń i też sobie radzą. Sobie doskonale radzą z tą suszą. A te geofity, no to one po prostu tak nie potrzebują dużej ilości wody. Właściwie rosa im wystarcza do, żeby je podtrzymać przy życiu. Tak. No tak, bo tutaj trzeba powiedzieć, że na pustyni jest bardzo duża różnica temperatur między dniem a nocą. Tak, i ta rosa, jednak jest. Tak, tak jest. No bo tutaj widzę też na tym zdjęciu pustyni Negev, która jest w pani książce, że jest spora liczba krzewów. Dużo, no takich powiedzmy około pół metra do metra tak, wysokości. Tak, ale to są krzewy cierniste. To są krzewy cierniste, które sobie doskonale radzą z suszą. I one właśnie kwitną, bardzo ładnie kolorowo kwitną, ale no, po tych deszczach zimowych. A później to są takie kolce, no to właściwie to tak nic ciekawego nie wygląda, a na wiosnę są naprawdę bardzo ładne. To a propos jeszcze tych roślin ciernistych, to często ludzie mnie pytają, z czego była zrobiona korona cierniowa. No więc tutaj też są różne uczeni, różne gatunki roślin podają. Trzeba powiedzieć ogólnie tak, że wokół Jerozolimy rośnie mnóstwo ciernistych krzewów. Także mogła być korona zrobiona z wielu gatunków, ale jest taki jeden gatunek, Sisyphus spina Christi. Uczeni uważają, że to z tego właśnie była krzewu zrobiona korona Pana Jezusa, ponieważ ten krzew jedyny ma wiotkie gałęzie. Łatwiej się je plecie. Inne są naprawdę takie sztywne. To trudno by było to jednak upleść. A ten Sisyphus jest takie pnącze z kolcami. Tak mniej więcej się uważa, że to z tego krzewu była korona cierniowa. Półmetek nocnych świateł za nami. Wracamy do Państwa niebawem. Dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach o geografii biblijnej Ziemi Świętej. Gościem programu jest Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka wielu powieści i książek o tematyce biblijnej, między innymi książki zatytułowanej Ziemia Święta. Geografia biblijna. Półmetek Nocnych Świateł za nami. Od 23 rozmawiamy o geografii biblijnej, czyli o Ziemi Świętej. Opowiada o tym Państwa i mój gość, pani Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka wielu powieści i książek popularno-naukowych o tematyce biblijnej.
naszą rozmowę opieramy też o książkę autorstwa pani Barbary, Ziemia Święta, geografia biblijna. Rozmawialiśmy już o górach i o pustyniach, ale bez wody nie ma życia. Jak już wspomnieliśmy, jest to poważny problem Izraela, Ziemi Świętej. Właściwie oprócz dostępu do morza z jednej strony śródziemnego, z drugiej do Morza Czerwonego, to tych wód słodkich jest bardzo niewiele. No, jedyny zbiornik, Morze Galilejskie, bo Morze Martwe przecież to jest woda, jak sama nazwa wskazuje, która na pewno nie służy rozwojowi życia. Ale te wody biblijne to nie tylko Jezioro Galilejskie, chociaż ono często się tam pojawia. Jest chociażby Jordan, o którym już wspomnieliśmy. Jak to wygląda pani okiem? No, wygląda to tak, że Izrael otoczony ma trzy morza. Morze Śródziemne, Czerwone i Martwe. I duże Jezioro Galilejskie. I rzekę Jordan. Ale właściwie to wody do picia w tym kraju nie ma. I to zawsze był problem. Problem wody to był problem już od najdawniejszych czasów. Dlatego rzeczą najważniejszą dla każdej rodziny, dla każdego rodu, to była studnia. I tam, gdzie była woda, była studnia, tam się osiedlali. W Biblii mamy wielokrotnie studnia występują studnie. Do tej studni przyprowadzali pasterze owce. No, przy takiej studni właśnie poznał Jakub Rachele, prawda? I pomógł jej odsunąć kamień, bo te studnie były zasuwane takim kamieniem potężnym, żeby nie zanieczyścić wody. Więc karawany jak wędrowały, to... Przy studni Jakuba też Jezus spotkał się z Samarytanką. To już Nowy Testament. Więc karawany jak wędrowały, to od studni do studni, no... Najpierw pili ludzie czerpali wodę, a potem pojono zwierzęta. No bez wody nie ma życia, więc te studnie są bardzo ważne. Ponieważ tej wody jest mało, to też tą wodę się łapie do zbiorników. Tak, większość budynków jeszcze już w Judzie ma zbiorniki na dachu. Na dachu, tak. Tam się łapie tą deszczówkę i ten zapas wody, żeby był. No, problem był też zaopatrzenia wody w miasta, prawda? Jak na przykład w Jerozolimie. Łatwo było miasto zdobyć, jeżeli się tylko odcięło dopływ wody. Prawda? I już wtedy miasto było łatwe do zdobycia, bo spragnienia ludzie umierali. Do Jerozolimy jest źródło Ezechiasza, jest taki. I tam to król Dawid zrobił właśnie z tego źródła ujęcie wody dla Jerozolimy i wtedy. I tam przez to ujęcie później też zostali wprowadzeni, wprowadził swoich żołnierzy, znaczy wcześniej jeszcze wprowadził żołnierzy, prawda, i w ten sposób zdobył też Jerozolimę, więc to takie, ta woda to jest życie, w związku z tym jest zawsze ważne, a w tych rejonach, na Bliskim Wschodzie, gdzie tej wody jest pitnej mało, jest ona w wielkiej, wielkiej, wielkiej cenie. Dlatego studnia miała większą wartość niż złoto. Ta główna nitka wodna, która przecina ziemie biblijne, to jest Jordan, który ma swoje źródła na północy. Jak ta rzeka przebiega? Meandruje bardzo. Właściwie to, gdyby ona tak płynęła prosto z północy na południe, to by szybko dotarła do Morza Martwego. A ponieważ ona płynie takimi zakolami, takimi meandrami, to jej długość jest trzykrotnie większa, aniżeli wynikałoby w linii prostej. W ten sposób meandruje, ma swoje boczne dopływy. Większość dopływów jednak są dopływy czasowe tylko. Jest tylko kilka takich stałych dopływów do Jordanu. Nie są to wielkie rzeki,
ale niemniej no, bardzo, 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 bardzo cenne. Jordan to jest najczęściej wymieniana rzeka w Biblii. Zresztą miejsce chrztu, gdzie udzielał przecież chrzest święty Jan. Tak. No i chrzest Pana Jezusa, gdzie stąpił Duch Święty na niego. Jordan, miejsce, gdzie do dziś przyjeżdża się odnowić przyrzeczenia chrzcielne. Bardzo miejsce, powiedziałbym, malownicze i też ze względu na scenerię i ze względu na wszystkie osoby, które tam zanurzają się w tej wodzie. Tak. Sam miałem tam wielką radość z braćmi, z którymi tam pojechałem. No ta woda jest ciepła jest odnowić tak, że to przyrzeczenia chrzcielne. Z przyjemnością. Więc tak, bardzo nas to cieszyło, że tam mogliśmy być, gdzie Jezus przyjmował chrzest. Ale ciekawą rzeczą jest to, że ta rzeka ma, można powiedzieć, parę oblicz, bo przepływając przez Galileę, to jest woda no, jeszcze taka przejrzysta. Tak. A później, już za Jeziorem Galilejskim, ona zaczyna zbierać sole mineralne. No niemniej po drodze mamy jeszcze ten wielki zbiornik Jeziora Galilejskiego. No jezioro też galilejskie się nam bardzo kurczy. Z każdym rokiem jest coraz mniejsze. To jest też wielkim zmartwieniem dla Izraela. Za czasów Pana Jezusa ono było o wiele większe. Teraz niestety jest z roku na rok mniejsze. Niemniej jest to jezioro, którym jest życie. Tam żyją ryby, stąd apostołowie byli rybakami. I można tutaj powiedzieć o takiej ciekawej rybie tilapia, którą się nazywa rybą świętego Piotra. Ona żyje w tym jeziorze. I to taką może ciekawostkę powiem. Apostołowie wypłynęli na połów, łowili całą noc, nie złowili nic. Nad ranem spotkali Pana Jezusa. Mówi, że nic nie złowili, a Pan Jezus mówi, a wypłyńcie jeszcze raz i zarzućcie sieci. Więc to też jest opisane w Ewangelii jako cud. Ale jak znamy tą rybę i wiemy, jak ona się zachowuje w ciągu doby, to teraz wiemy, że te tilapie o zmroku po prostu płyną w dół jeziora i nocują jak gdyby w tym mule. Stąd w nocy, jak się robi, jest połów, no to się ich nie złowi. Natomiast jak przy obrzasku, one wypływają do góry. Tak stąd właśnie to ten połów nad już rannym jest po prostu taki obfity. Także, a to jest taka główna ryba, która taka jest jedna z główniejszych, która żyje tam właśnie. Taki ma ciekawy sposób i no, taki jest jej życie, że ona właśnie w ciągu dnia jest blisko powierzchni wody, robi się zmrok, to ona schodzi w dół. A rano znowu wychodzi na górę. To taka ciekawostka. Idąc dalej za nitką Jordanu, Jordan dalej wypływa z Morza Tyberiackiego, bo tak też jest nazywane Jezioro Galilejskie. Mm-hmm. Cztery nazwy ma. Tak. Właściwie w Biblii to jezioro. I płynie dalej w dół. W dół na zatracenie już płynie. No to niestety płynie tam i tam się już powoli życie kończy. Ta rzeka jest coraz bardziej zanieczyszczona i tam już nie ma życia i jak już dopływa do Morza Martwego, to... A z jakiego powodu? No bo można by się zapytać, no bo mówiąc zanieczyszczona, to najczęściej mamy na myśli to, że produkty, że tak powiem, uboczne cywilizacji wpuszczamy do rzeki. A tym razem w przypadku Jordanu jest inaczej. To natura. Natura. Są skały wapienne, które są łatwo rozpuszczalne w wodzie i powodują zasolenie. Są głównie związki nie tyle to wapnia, co potasu jest sporo. I on też powoduje zasolenie. Wapń swoją drogą, ale potas jest takim tym i potas jest bardziej szkodliwy dla organizmów. Jego duże stężenie. Więc poniżej Jeziora Galilejskiego Jordan jest coraz bardziej martwą rzeką już.
Tak, tak. Aż w końcu wpada do Morza Martwego, które, jak sama nazwa wskazuje, no, to jest takie życia w sobie nie zawiera. Ciekawe morze, ale dla mnie smutne. No. To największy zbiornik na tych terenach, ale jednak wodę, która nie nadaje się do użytku. Ma jedynie walor turystyczny. Tak. No, chociaż jeszcze kosmetyki się produkuje z tej soli. No, więc właśnie. Ale to jest taki też symbol. Jak jest grzech, to jest też obumarcie wszystkiego, nie ma życia. Woda jest czymś oczyszczającym, inne wody są oczyszczające, a tutaj te wody są zanieczyszczone. Taki zbiornik, no, taki jedyny na świecie jest. To jest też miejsce, które moim zdaniem daje nadzieję, bo ono jest na dnie świata, to jest ta najniższa depresja, minus prawie 400 metrów. Niby ta woda nie zawiera w sobie życia, jest tym biblijnym miejscem symbolizującym grzech. Też to miasto na dnie świata, o którym wspomnieliśmy, Jerycho nad jego brzegiem, ale jeżeli ktoś chce się zanurzyć, no to nie uda się. Ta woda wypycha. Tak mocno zasolona, że wyrzuca na powierzchnię. W gruncie rzeczy można by sobie powiedzieć, że skoro Jezus schodził w to miejsce, to też On pomaga niejako wychynąć z tego grzechu. Wyciąga z dołu śmierci biblijnego, o którym jest mowa w psalmie. A więc jest to też miejsce, w którym można paradoksalnie znaleźć nadzieję, że jeżeli jest grzech, to jest także Jezus, który z tego grzechu jest w stanie wyciągnąć. No my chrześcijanie mamy tą nadzieję. I to jest piękne. Inne religie tego nie mają, prawda? Więc to jest piękne. Ale też a propos jeszcze Morza Martwego, no to tak jest podanie głosie, że to właśnie jest miejsce Sodomy i Gomory. Została zniszczona i na tym miejscu powstało Morze Martwe. Sodoma i Gomora, no to ucieleśnienie właśnie zła, grzechu. Ale w naszej religii jest ta nadzieja zawsze, bo nie ma takiego drugiego Boga, który byłby Bogiem miłości. Pan Bóg, ja tak mówię, jest bardzo rozrzutny. On tą miłość tak daje rozrzutnie. Nawet wie, że ludzie nie przyjmą jeszcze, ale On rozrzutnie rozdaje i są ta nadzieja nasza i to jest piękne. Tak, Pan Bóg daje miłość obficie. Dzisiaj rozmawiamy o geografii biblijnej, o Ziemi Świętej, o której opowiada Państwa i mój gość, pani Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka licznych powieści i książek popularno-naukowych o tematyce biblijnej. Przyczynkiem do naszego spotkania jest książka Ziemia Święta, geografia biblijna, autorstwa pani Barbary Szczepanowicz. Zapraszam na ciąg dalszy Nocnych Świateł, wracamy za chwilkę po piosence. W Nocnych Światach rozmawiamy o geografii biblijnej, o Ziemi Świętej, widzianej oczami Państwa i mojego gościa, pani Barbary Szczepanowicz, pisarki, autorki licznych powieści i książek popularno-naukowych o tematyce biblijnej. Książka, o którą opieramy naszą rozmowę, to Ziemia Święta, geografia biblijna. Teraz może o roślinach. Pani jest biologiem, to najbardziej znana pani dziedzina z tych, które dotyczy książka. Chciałbym zapytać, bo skoro mamy domniemanie, a zarazem no, sporo wątpliwości wokół tego, czy te oliwki, które rosną w ogrodzie Getsemanimi, są tymi, przy których modlił się Jezus po ostatniej wieczerzy, to jak wygląda ta szata roślinna dzisiejszej Ziemi Świętej? Czy ona wygląda tak samo jak wtedy w czasach biblijnych, czy zmieniła się od tamtych lat, przez te 2000? Oczywiście zmieniła się. Zmieniła się. Przede wszystkim jest mniej drzew. Do czasów Chrystusa zalesienie Izraela było większe. Ale ja bym może zaczęła tutaj o roślinach w ten sposób, że Biblia właściwie wymienia 7 głównych takich roślin. Podstawową rośliną to jest właśnie ta oliwka. I te oliwki właściwie są charakterystyczne dla krajobrazu Ziemi Świętej. Oliwki spotykamy na każdym miejscu. Drugim takim drzewem charakterystycznym dla Ziemi Świętej jest figa. Jest takie powiedzenie, że każdy Izraelita marzył, żeby usiąść z rodziną pod swoim własnym figowcem. Figa daje cień i daje smaczne owoce. Te owoce spożywano i świeże, i suszone. Z tych owoców pieczono placki figowe. Trzecią taką rośliną, bardzo ważną, to jest winorośl. Winorośl, z której się wytwarza wino. W Starym Testamencie jest z winem powiązane są dzieje Noego i jego syna Hama. Później dzieje Abrahama, Izaaka i Jakuba. Winorośl jest wymieniana w Biblii wielokrotnie. I wino jest podstawowym napojem na tamtych ziemiach.
Ono doskonale gości pragnienie. Można powiedzieć, że w Ziemi Świętej jest więcej winy jak wody. Mają sporo. Winogrona są, winorośl jest taką rośliną łatwą do uprawy. Ona w tym górzystym, suchym terenie sobie doskonale radzi i wydaje obfite owoce. Widziałam takie kiście winogron w Ziemi Świętej. One są, no, można powiedzieć, dwa razy większe niż takie na przykład, które w Polsce się nam udaje hodować. No, wino było tym podstawowym napojem, z tym, że trzeba też pamiętać o tym, że to nie było takie wino w naszym mniemaniu. Oni winę nazywali wszystko, co pochodziło od winorośli. Czy to nie musiał być napój alkoholowy? I to nie musiał być napój alkoholowy. Mógł być, no, to na przykład sok winogronowy. Tak, po prostu. Tak. To był bardzo często niesfermentowany sok winogronowy. Na przykład to, że w Kani Galilejskiej zabrakło wina. Więc tutaj też wyczytałam gdzieś w literaturze, że na weselu nie podawano takiego napoju winy jako alkoholu. Tylko to był taki świeży, niesfermentowany sok. I na przykład wesele w Kani Galilejskiej było w jesieni, więc prawdopodobnie był to niesfermentowany sok, bo to wino pili wszyscy, i dzieci, i kobiety, i dorośli. Ale najważniejszą rzeczą jest, że podawano państwu młodym wina na weselu, przypuszczając, że może dojść do poczęcia w noc poślubną. Kojarzono, że alkohol jest rzeczą niedobrą, więc tak mniemano, że to był taki niesfermentowany sok, a nie alkohol jak w naszym znaczeniu. Mimo wszystko, jeżeli był sfermentowany, to wtedy wino rozcieńczano wodą. Nie pito nigdy takich napoi wysokoprocentowych, tylko rozcieńczano wodą, bo to rzeczywiście był napój ogólnodostępny i dobrze gaszący pragnienie. Także ta winorość to jest jedna z takich ważniejszych roślin Ziemi Świętej. Moją taką ulubioną są migdałowce. Bardzo lubię migdałowce, ponieważ w Ziemi Świętej wyglądają pięknie na wiosnę, ponieważ one kwitną przed rozwojem liści. Są nazywane drzewem czuwającym. Czuwają, jak tylko się zrobi cieplej, to momentalnie zakwitają i pięknie kwitną. I takie ogrody, takie skupiska migdałowców, no to jest fantastyczny widok. Pozostałe rośliny? No, pozostałe rośliny to jest na przykład granaty. To jest też taki owoc Ziemi Świętej. Uważa się, że owoc granatu zawiera 365 pestek ziarenek, takich tyle, ile dni w roku. I jest on uważany za owoc szczęścia, więc te granaty się podaje na weselu państwu młodym, żeby byli szczęśliwi i byli płodni. Płodność była bardzo ceniona. Wiemy, że kobieta, jak była niepłodna, no to w przypadku mamy Sary czy Elżbiety, prawda, to ta kobieta była nieszczęśliwa, bo wydanie potomstwa było wtedy bardzo ważne. My teraz do tego inaczej podchodzimy, ale w tamtych czasach to było bardzo ważne. Stąd ten granat ofiarowano tym młodym, żeby byli płodni. I takie dwie następne rośliny, które są typowe dla Ziemi Świętej, to są dwa zboża, pszenica i jęczmień. Bo trzeba państwu wiedzieć, że właśnie zboża pochodzą z Bliskiego Wschodu. One tam rosły dziko, później były uprawiane i zboża przyszły do Europy i na cały świat właśnie z Bliskiego Wschodu. Te dwa zboża, pszenica i jęczmień. W czasach biblijnych pszenica, chleby z pszenicy, pszenne chleby były właściwie posiłkiem dla ludzi bogatych, ludzie biedni. Podstawowe pożywienie to właśnie był chleb, oliwa i najważniejsza jedna roślina, o której nie powiedziałam, mianowicie ona w Biblii jest powiedziane, że miód, a to chodzi o daktylę, palmę daktylową. Daktyle były na różny sposób też użytkowane i były podstawą pożywienia. Daktyle, figi suszono i
kiedy wyruszano w podróż, to zabierano te suszone owoce. Także te 7 roślin, które wymieniłam, to Biblia wymienia jako 7 podstawowych roślin potrzebnych do życia. Oprócz tego oczywiście jest mnóstwo roślin ozdobnych. Biblia roślin ozdobnych nie wymienia jako z nazwy, jako z gatunku, tylko mówi o nich rośliny polne. Tam pod tą nazwą się kryją różne zawilec, tulipany, rumianki. To są kwiaty, które chodzą z tamtych regionów. To są kwiaty wiosenne. Te łąki, które służą jako pastwiska, to one na wiosnę pięknie zakwitają tymi polnymi kwiatami. A te sykomory, o których pani mówi? Jeszcze sykomory, tak. To jest ciekawe, że sykomory pełniły właściwie rolę takich drzew ocieniających szlaki handlowe i drogi. Drzewa, które mają potężne konary i sadzono je przy drogach. Teraz sykomory są już niestety rzadkością w Ziemi Świętej. Już można spotkać, ale już występują rzadko. Trzeba też powiedzieć, że kiedyś w Izraelu było bardzo dużo lasów dębowych. Dąb jest takim też drzewem, był charakterystycznym dla tamtego rejonu. No mamy przecież dąb Abrahama, dęby Mamry. A tak, tak, właśnie. I to one też w Biblii występują właśnie. A terebint? Właściwie to jest krzew, można bardziej powiedzieć, niż drzewo. W terebincie to syn Dawida, Absalom się zapląta, miał długie włosy. To są krzewy, one mają gałęzie dosyć nisko. To jest taka palestyńska odmiana dębu. Tak. A jeśli chodzi o współczesne rolnictwo na ziemiach Izraela? To oczywiście się bardzo zmieniło od czasów biblijnych. Chociaż dalej podstawowymi uprawami są dwa zboża, pszenica i jęczmień, tak jak było w czasach biblijnych. Ale teraz w Izraelu uprawia się dużo innych roślin, mianowicie dużo warzyw się uprawia i właściwie Izrael jest pokaźnym eksporterem warzyw. W ostatnich czasach w Izraelu wyhodowano pomidory na pustyni Negev i podlewa się te pomidory wodą z Morza Martwego, czyli zasoloną wodą. Te pomidory się cieszą wielką popularnością, są eksportowane do różnych krajów. Ponoć w Ameryce jest to hit, bo one są słone, te pomidory, nie trzeba ich solić już. Pustynia Negev, tamte uprawy i wykorzystują tą wodę z Morza Martwego. No, w Galilei widziałem bardzo duże gaje bananowe. Bananowiec jest rośliną od niedawna dopiero uprawianą. Także na pewno banany nie rosły za czasów Pana Jezusa. Wiele jest roślin teraz nowych. W czasach biblijnych one nie rosły. Nie były tam i na pewno na 100% nie było bananów. Dzisiaj o Ziemi Świętej opowiada Państwa i mój gość, pani Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka licznych powieści i książek popularno-naukowych dotyczących tematyki biblijnej. Za chwilkę ostatnie wejście w dzisiejszym wydaniu Nocnych Świateł. Wracamy do Państwa po piosenkę. Ostatnie już chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Od 23 dnia wczorajszego rozmawiamy o Ziemi Świętej, o geografii biblijnej tego miejsca. Opowiada o Ziemi Zbawiciela Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka licznych powieści i książek popularno-naukowych o tematyce biblijnej. To już właściwie ostatnie paręnaście minut. W związku z tym, z takich ważnych elementów, który nam pozostał do omówienia, to jeszcze fauna Ziemi Świętej. Wielokrotnie na kartach Ewangelii, na kartach Starego Testamentu pojawiają się zwierzęta. I to te zwierzęta hodowlane i te dzikie. Fauna jest obecna obficie w Biblii. Może pan wie, ile gatunków zwierząt jest wymienionych w Biblii? O, tego nie liczyłem nigdy. No, ja liczyłam, jest około 200 gatunków. O, to spora liczba. Tyle przynajmniej ja w swojej książce o zwierzętach biblijnych znalazłam. Ale chciałam powiedzieć coś innego. Biblia dzieli zwierzęta inaczej niż zoologia. Bo zoologia dzieli na ssaki, ptaki, gady i tak dalej. A Biblia dzieli zwierzęta na czyste i nieczyste. Czyste, czyli... A przynajmniej Stary Testament. Znaczy Stary Testament, tak. Stary Testament tak dzieli. Czyste to były te zwierzęta, które wolno było Izraelitom spożywać. Żeby zwierzę było czyste, to musi być parzystokopytne i być przeżuwaczem. Inne zwierzęta były nieczyste. Nieczyste były również wszystkie płazy, gady i tak dalej. Nieczyste były też ryby, które nie miały łusek. Na przykład węgorz. Tak dzieli Biblia. Ja bym jeszcze powiedziała, że jedno, taki podział byłby na zwierzęta ofiarne, no to właśnie były baranki głównie, woły i gołębie, synogarlice.
ale na przykład osioł. Osioł jest takim zwierzęciem, który po dziś dzień możemy go spotkać. Jest to zwierzę bardzo praktyczne, mało je, ciężary nosi. Służyło jako zwierzę i juczne, i do transportu, i do poruszania się. Wielbłąd już jest, chociaż jest wytrzymały na brak wody, jednak w utrzymaniu jest już bardziej kłopotliwy niż osioł. Osioł jednak pod tym względem wszystkie zwierzęta bije. Wielbłąd bardziej wybredny jest? Tak, a osioł wszystko zje i niedużo je, a siłę ma. Ale trzeba przyznać, że trudno sobie wyobrazić osła w karawanie na pustyni. Wielbłądy jej biją pod tym względem na głowę. Ale każda karawana miała swojego osła. O, ciekawe. Bo osioł bardzo dobrze znał drogę. On prowadził. Czyli nie był takim osłem wcale. Nie takim osłem. Na przykład jak się tam przepaście, bo wielbłądy by spadły w te przepaście. A zawsze na początku karawany szedł osioł. On prowadził karawany. Także osły były niezastąpione. Ale powiem jeszcze Państwu o takim ciekawym zwierzęciu, mianowicie o góralkach. To jest ciekawe zwierzę, które żyje tylko tam na Bliskim Wschodzie. To zwierzę jest podobne do naszych świstaków. W związku z tym tłumacze Biblii na język polski w wszystkich tłumaczeniach starszych, nawet w tych pierwszych Biblii tysiąclecia, jest świstak albo borsuk. Wujka jest borsuk, przetłumaczony. Wujka jest borsuk, tu jest na początku, w innych jest świstak, a właściwie to powinny być góralki. Góralki są takie ciekawe zwierzątka, właśnie do naszych świstaków podobne. Żyją sobie na skałach, są bardzo płochliwe, ale takie bardzo sympatyczne. I co jest ciekawe, one mają na swoich łapkach przylgi. Potrafią chodzić prawie, że po pionowych skałach się spinają. Żyją w takich gromadach. Cała rodzina się wygrzewa do słońca, a jeden zawsze stoi na czatach. Jakieś niebezpieczeństwo daje znak. I trochę jak surykatki. Tak. Jak widziałem sejmiki świstaków u nas w Tatrach tak, czasami podobnie. Jesienią, to wygląda podobnie. Właśnie co chciałam tutaj przy okazji powiedzieć, że pewne tłumaczenia nazw zwierząt w niektórych wydaniach naszej Biblii, tych wcześniejszych, były nieprawidłowe. Dlatego, że tłumacze na podstawie opisu ich zachowania w Biblii po prostu nadawali im nazwy tych zwierząt, które oni znali, prawda? Ponieważ świstak był znany, no więc w związku z tym, zamiast góralka jest w Biblii ten świstak. Ale to taka ciekawostka. Każdy są to bardzo, bardzo fajne zwierzęta. I ogólnie można powiedzieć tak, że w czasach biblijnych żyło dużo zwierząt dzikich, drapieżnych. No teraz już tych zwierząt nie ma. Ale co jeszcze jest ciekawe dla Ziemi Świętej? Ziemia Święta jest rajem dla ornitologów. W Ziemi Świętej żyje mnóstwo gatunków ptaków. Poza tym mnóstwo ptaków przylatuje i zimuje w Ziemi Świętej i są ptaki, które przylatują w drodze jeszcze lecąc dalej do Afryki. W związku z tym każdego roku, kiedy są przeloty ptaków, do Ziemi Świętej przyjeżdżają ornitolodzy z całego świata i właśnie obserwują te ptaki. Jest to niesamowita ilość. Nasze bociany też ponoć latają przez Izrael do Afryki. Tam sobie robią przystanek. Izrael jest tak małym krajem, a zawiera takie bogactwo, ma tak bogatą florę, 2500 gatunków na takim małym obszarze. A w porównaniu z Polską, to jak to wygląda? Wiem, będzie z 5 razy mniej w Polsce będzie. No. Coś takiego? Tak. To naprawdę mnie pani zaskoczyło. Dlatego, że tam ta różnorodność stref klimatycznych powoduje to, że ta roślinność jest tak różnorodna. Poza tym tamtędy przebiegały szlaki handlowe i często kupcy przywozili z sobą różne nasiona roślinne i tam przywędrowały rośliny z Dalekiego Wschodu. Także jest to kraj bardzo bogaty pod względem flory i fauny. To na koniec powiedzmy, ponieważ tam parę minut już tylko zostało, o ludziach. Abraham jak wędrował z Ur Chaldejskiego, nie osiedlił się najpierw, tylko on był nomadą, więc wędrował i z tymi tubylcami tylko prowadził interesy. Dopiero jego syn Jakub zaczął prowadzić siadły tryb życia. Jak wiemy później, syn Jakuba,
Józef został sprzedany do Egiptu i później Jakub z całą rodziną, jak był głód w ziemi Kanaan, powędrowali do Egiptu, a później jak wrócili z powrotem, to już się troszeczkę z tymi Kananejczykami trochę się już zaczęli bardziej bratać, robić interesy, wymiany. No i niestety, co było przyczyną gniewu Bożego, to, że zaczęli brać pogańskie, kananejskie kobiety za żony. To takie obyczaje przyjmować tamtejsze też. Tak, tak. To było główną przyczyną gniewu Pana Boga. Oprócz tego tam na wybrzeżu byli Fenicjanie, którzy byli takim ludem bardzo operatywnym. Operatywnym, można powiedzieć. Byli żeglarzami i prowadzili handel. Historycy uważają, że to właśnie Fenicjanie stworzyli pieniądz, tak. Monety pierwsze. I jak wrócił Jakub z synami, i zdobyli ziemię obiecaną, bo prawdę mówiąc, to jednak musieli walczyć o to z tymi plemionami, które tam żyły. Trudno tam im było żyć, dlatego że wszystkie ościenne kraje były to kraje, które czciły różne bóstwa. No tak, Baala. A oni tylko jedni mieli swojego jedynego Boga, Jahwe. I to było dla nich najtrudniejsze, bo jakikolwiek kontakt z tamtymi ludami sprowadzał gniew Pana Boga. Jakub miał 12 synów, z których powstało 12 pokoleń Izraela. Te 12 pokoleń Izraela później Dawid zjednoczył i powstało Królestwo Izraela. Jego syn Salomon w swoim testamencie podzielił Królestwo Izraela na Judę i na Izrael. W takiej formie Izraelici przetrwali kilka pokoleń. W czasach historycznych zbliżonych do Nowego Testamentu liczba mieszkańców Izraela wynosiła około 1,5 miliona ludności. Chociaż w Biblii spotykamy liczby dużo większe, na przykład Księga Wyjścia podaje, że z Egiptu wyszły 2-3 miliony Hebrajczyków. Wydaje się to trochę nieprawdopodobne, dlatego że w starożytności taki kraj jak Izrael nie mógł wyżywić większej liczby ludności. Dlatego ta liczba 1,5 miliona wydaje się taką liczbą optymalną. Współcześnie, mam dane z roku 2008, Izrael liczył ponad 7 milionów mieszkańców. A dla Pani z tych wrażeń, które Pani stamtąd przywiozła, co jest najważniejsze, co Pani zostało w sercu z tej podróży po Ziemi Świętej? Największym przeżyciem moim w czasie pobytu w Ziemi Świętej było odwiedzenie grobu Pana Jezusa późnym wieczorem, ponieważ mieszkałam w Starej Jerozolimie. W ciągu dnia do grobu zawsze się ustawiają kolejki i trzeba wejść, wyjść szybciutko. Pewnego wieczoru poszliśmy z mężem późnym wieczorem, tuż przed zamknięciem bazyliki i byliśmy sami. Obydwoje weszliśmy do grobu Pana Jezusa, uklęknęliśmy tam i spędziliśmy kilka dobrych minut dotykając płyty grobu. To chyba obydwoje przeżyliśmy chyba najbardziej i byliśmy wdzięczni, że nam to było dane, że mogliśmy obydwoje tam być tak długo. Oprócz tego jest to kraj, który tak mi przypadł do serca i ziemia, że opowiadałam swoim dzieciom i jedna z moich córek, najmłodsza, tak była zafascynowana naszym opowiadaniem o pobycie w Ziemi Świętej, że wybrała za kierunek studiów judaistykę i kulturę Żydów i później wielokrotnie jeździła do Jerozolimy, potem została przewodnikiem po Ziemi Świętej. Drugim miastem po Krakowie dla mojej córki jest Jerozolima, którą bardzo kocha i często do niej jeździ. Grób Pana Jezusa to rzeczywiście centrum nie tylko Jerozolimy, ale centrum chrześcijaństwa, bo to jest miejsce zmartwychwstania. Jak mówił święty Paweł, jeśli by nie było zmartwychwstania, to próżna jest nasza wiara. Niemniej cała geografia biblijna, geografia Ziemi Świętej jest tym, co może przybliżyć nam Ewangelię. Jak wspomnieliśmy na początku, Ziemia Święta to piąta Ewangelia, czyli miejsce, które potrafi pomóc zrozumieć, o czym Ewangelia mówi, potrafi rozszerzyć kontekst tego, co możemy w Ewangelii wyczytać. Dzisiaj właśnie o tym rozmawialiśmy, o Ziemi Świętej, o jej geografii biblijnej. Gościem programu była pani Barbara Szczepanowicz, pisarka, autorka licznych powieści i książek popularno-naukowych o tematyce biblijnej, w tym książki, która była przyczynkiem do naszego spotkania, Ziemia Święta, geografia biblijna. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Do widzenia państwu. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.